Mamy tutaj okrąg o środku w punkcie O i styczną do tego okręgu. Nazwijmy ją L. I jak widać na rysunku, prosta L jest styczna do okręgu w punkcie A. Punkt A jest punktem wspólnym okręgu i prostej L. Żółtym kolorem narysowany jest promień okręgu łączący środek okręgu z punktem styczności A. I w tym filmie chciałbym udowodnić, że ten promień i ta prosta styczna do okręgu są zawsze do siebie prostopadłe. Dowód będzie się składał z kilku kroków. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to udowodnimy, że punkt A jest punktem prostej L leżącym najbliżej środka okręgu O. Inaczej mówiąc, że wszystkie inne punkty należące do prostej L leżą dalej od środka okręgu niż punkt A. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, czy potraficie przeprowadzić taki dowód samodzielnie. OK. Żeby to udowodnić, zastanówmy się nad wszystkimi innymi punktami prostej L oprócz punktu A. Wybierzmy spośród nich jakikolwiek inny punkt poza punktem A, dowolny punkt. Możemy wybrać ten punkt albo ten, albo ten. Jeżeli wybierzemy jakikolwiek punkt prostej L oprócz punktu A, to od razu widać, że leży on poza okręgiem, bo punkt A jest jedynym wspólnym punktem prostej L i okręgu. Wybierzmy sobie na przykład ten punkt, nazwijmy go B. Jeżeli leży on poza okręgiem, to żeby przebyć odległość od punktu O do punktu B, musimy przemieścić się z punktu O o długość promienia i jeszcze trochę dalej. Z tego wynika, że odcinek OB jest dłuższy od promienia dłuższy o ten kawałek. Odległość z punktu O do punktu B to długość promienia i jeszcze ten mały odcinek. Punkt A to z definicji stycznej jedyny punkt wspólny prostej L i okręgu. Wszystkie inne punkty leżą poza okręgiem, czyli jeżeli wybierzemy jakikolwiek punkt z wyjątkiem punktu A leżący na prostej L, to jego odległość od środka okręgu O to długość promienia i jeszcze dodatkowo jakiś odcinek. Z tego wynika, że każdy inny punkt prostej L, z wyjątkiem punktu A, leży dalej od środka okręgu niż punkt A. Z tego z kolei wynika, że punkt A leży najbliżej środka okręgu najbliżej ze wszystkich punktów należących do prostej L. Pierwszy krok dowodu mamy za sobą. Teraz musimy udowodnić, że jeżeli mamy prostą i punkt leżący poza nią, punkt O, to odcinek łączący ten punkt z najbliżej leżącym punktem na prostej jest do tej prostej prostopadły. Czyli chcemy udowodnić, że odcinek łączący punkt leżący poza prostą z najbliższym punktem należącym do prostej jest prostopadły do tej prostej. Narysujmy sobie tę sytuację jeszcze raz. To jest prosta L. Wybieramy dowolny punkt poza prostą. Powiedzmy, że to będzie ten punkt, i odcinek łączący te dwa punkty ma być prostopadły do tej prostej. Czyli mamy udowodnić, że tutaj jest kąt prosty. Nie udowodnimy tego wprost, to nie będzie dowód wprost, udowodnimy to trochę inaczej. Udowodnimy to tak, jak robił to czasami Sokrates. Udowodnimy to przez zaprzeczenie. Wykażemy sprzeczność zaprzeczenia naszej tezy. Wykażemy, że zaprzeczenie naszej tezy prowadzi do sprzeczności, czyli do fałszu, czyli do nieprawdy. Czyli założymy, że ten odcinek nie jest prostopadły do prostej L. Nasze nowe założenie będzie takie: odcinek łączący punkt leżący poza prostą i najbliższy punkt na prostej nie jest prostopadły do tej prostej. Przedstawmy sobie to założenie przy pomocy rysunku. Tutaj mamy prostą L, tutaj mamy punkt O i powiedzmy, że punkt na prostej leżący najbliżej punktu O leży tutaj, tak żeby odcinek łączący te dwa punkty nie był prostopadły do prostej L. Nazwijmy ten punkt a, zakładamy, że punkt A jest dla punktu O najbliższym punktem, leżącym na prostej i że odcinek łączący te dwa punkty nie jest prostopadły do prostej. Czyli zakładamy, że ten kąt nie ma miary 90 stopni. Teraz chcę pokazać, że jeżeli ten kąt nie jest kątem prostym, jego miara nie jest równa 90 stopni, to zawsze możemy znaleźć inny punkt na prostej L, różny od punktu A, który leży bliżej punktu O. Niż ten punkt A. To zaprzecza naszemu założeniu, które mówi, że punkt A jest najbliższym dla O punktem prostej L. A właśnie o taką sprzeczność chodzi nam w tej części dowodu. Jak znaleźć punkt na prostej, leżący na pewno bliżej punktu O? Wystarczy, że skonstruujemy kąt prosty w ten sposób. Tu jest kąt prosty. Powstał nam trójkąt. Nazwijmy sobie boki tego trójkąta. Ten odcinek. Niech się nazywa A, niech to będzie podstawa B i przeciwprostokątna, czyli odcinek łączący punkt O i punkt A niech nazywa się C. Ponieważ jest to trójkąt prostokątny, to wiemy z twierdzenia Pitagorasa, że A do kwadratu dodać B do kwadratu równa się C do kwadratu. Jeżeli A, B i C są bokami trójkąta, to te trzy wartości są wartościami dodatnimi b kwadrat jest dodatnie, więc z tego równania wynika, że a zawsze jest mniejsze niż c. Przyprostokątna zawsze jest krótsza od przeciwprostokątnej. Oczywiście, o ile nie jest to jakiś dziwny trójkąt, w którym na przykład wierzchołki leżą w tym samym miejscu, a boki mają długość 0, ale o takich trójkątach tu nie mówimy. Jeżeli mamy na myśli zwyczajny trójkąt, którego każdy z boków ma długość większą niż 0, czyli a będzie zawsze mniejsze niż c. I to nam mówi, że znaleźliśmy nowy punkt na prostej l, nazwijmy go d, który leży bliżej punktu o niż punkt a. No i właśnie doszliśmy do sprzeczności. Założyliśmy, że punkt a leży najbliżej punktu o ze wszystkich punktów na prostej l i że odcinek łączący te dwa punkty nie jest prostopadły do prostej l. Ale jeżeli nie jest prostopadły, to zawsze możemy z punktu O poprowadzić prostopadłą do prostej L i wyznaczyć punkt leżący bliżej. A to z kolei jest sprzeczne z założeniem, że punkt A leżał najbliżej, czyli to założenie prowadzi do sprzeczności. Jest nieprawdziwe. Nie jest prawdą, tak jak założyliśmy, że punkt A jest najbliższy, bo jeżeli tu nie ma kąta prostego, to zawsze możemy znaleźć punkt leżący bliżej. Z tej sprzeczności powstałej na bazie takiego założenia wynika, że odcinek łączący punkt leżący poza prostą z najbliższym punktem na prostej musi być prostopadły do tej prostej. Odcinek łączący punkt leżący poza prostą z najbliższym punktem prostej musi być prostopadły do tej prostej. Czyli, jeżeli mamy okrąg i jego promień i punkt wspólny promienia ze styczną do okręgu, to ten promień ze styczną do okręgu, Tworzy kąt prosty.